Przypomnijmy, że poprzedni projekt, w którym uczestniczyło Zamojskie Centrum Wolontariatu, dotyczył rozwiązywania konfliktów. Tym razem projekt dotyczył opracowania skutecznych metod radzenia sobie w trudnych sytuacjach pojawiających się w trakcie partnerskiej współpracy międzynarodowej. Seminarium w ramach akcji kluczowej 1 programu Erasmus Plus odbywało się tym razem w Motyczu Leśnym pod Lublinem. Wybraliśmy to miejsce specjalnie ze względu na to, że znajduje się tam ośrodek spotkań międzynarodowych, w którym odbywało się bardzo dużo projektów. Rozmawialiśmy o problemach, jakie zdarzały się w trakcie projektów międzynarodowych w ciągu ostatnich 10 lat. Można zacząć od typowych problemów, które zdarzały się we współpracy partnerskiej, czyli na przykład to, że organizacje z dwóch różnych krajów posługują się językiem angielskim, który nie jest ich językiem ojczystym i wynikają z tego nieporozumienia. Problem mogą również wynikać z tego, że uczestnicy, którzy przyjeżdżają na projekty międzynarodowe, nie czytają dokładnie informacji o tym, czym jest projekt, czy jest to trening, czy jest to seminarium, czy jest to wymiana młodzieży, a później są zaskoczeni po takim przyjeździe. No i oczywiście różnice kulturowe, ze względu na to, że jesteśmy z innych kultur, inaczej się zachowujemy, a to bardzo często powoduje problemy w trakcie spotkań młodzieży. W seminarium udział wzięli koordynatorzy z 9 krajów, m.in. Bułgarii, Czech, Cypru, Grecji, Litwy, Łotwy, Rumunii, Węgier czy Włoch. Zajęcia odbywały się w Motyczu Leśnym.